Wczoraj informowaliśmy o najstarszych kandydatach w wyborach samorządowych, a dziś przyjrzymy się tym na drugim biegunie, czyli najmłodszym. Jaki mają plan na swoje miasto? O tym Paweł Jędrusik. Ponad 40 kandydatów w całym regionie to osoby bardzo młode, mają po 18 lat. Wśród nich jest Wiktoria Tomczyk, która do Rady Miejskiej w Świętochłowicach chce się dostać z komitetu Daniela Begera. Zdecydowałam się kandydować, ponieważ chcę dać głos młodym osobom. Uważam, że każde pokolenie zasługuje na swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej, no i mam realne pomysły i realne działania, które po prostu chciałabym zrealizować. I z podobnym podejściem w wyborach startuje wielu młodych ludzi, także w Zabrzu. Uważam, że jako osoba, która już od 3 prawie lat działa, uważam się za osobę kompetentną, żeby spróbować wprowadzić ten głos młodzieży do naszego samorządu. Z kolei Paweł Cach, który kandyduje z Komitetu Szymona Michałka, ma już konkretny plan na zmiany w Chorzowie. Na pewno wprowadzić więcej zieleni, więcej drzew, zminimalizować parkingi. Na pewno przyda się klub młodzieżowy dla młodzieży, żeby młodzież się mogła rozwijać. Co tak jeszcze, to na pewno zintegrować lokalną społeczność w dzielnicach, więcej dyżurów radnych. Bo to nie wiek jest najważniejszy, ale działanie na rzecz własnej, lokalnej społeczności.